Boże. Cześć. Dzisiaj jak tworzymy Słowo Boże, to czytamy tam dużo o Jonaszu. Dzisiaj Jezus mówi, że ludzie szukają różnych znaków, ale nic nam nie będzie dane oprócz znaku Jonasza. Czy ten znak Jonasza jest? Jeden z takich różnych, myślę, rozgmin, interpretacji może być to właśnie, że my czekamy, żeby coś się w naszym życiu wydarzyło, żeby jakieś były cuda, cudeńka, żebyśmy właśnie fruwali, latali, jakieś wielkie dary, charyzmaty, nie wiadomo, żebyśmy tam jakieś, nie wiadomo, co się na właśnie naszym życiu działo i się nic nie dzieje, żeby nas Jezus uzdrowił, żeby nam nasze życiu poukładał i po prostu, żeby tak się działo, że głowa mała, ale nic z tym nie robimy, nie? I tak sobie myślę, Jonasz właśnie szedł przez Niniwę 3 dni i mówił o nawróceniu i się wszyscy nawrócili, nawet tam jest napisane, że ludzie i zwierzęta, nie? Myślę, jeżeli chcesz, żeby się coś w twoim życiu zaczęło dziać, to rusz swoje 4 litery, rusz siebie całego i zacznij mówić o Jezusie, nie? Zacznij mówić, głosić, dawać świadectwo, zacznij cokolwiek robić. Jak zaczniesz to robić, to będą się działy wielkie rzeczy, ale najpierw rusz się do roboty. A dzisiejsza Ewangelia przekonała mnie do tego, że ja mam często tak, że sobie wstaję i myślę, Panie Boże, tak jak ojciec mówił właśnie przed chwilą, dzisiaj to się będzie działo. A jakiś czas temu mówiliśmy w poprzednich odcinkach o tym, żeby nauczyć się doceniać małe rzeczy i ja myślę, że to jest właśnie to, że małe rzeczy mogą stworzyć dzisiaj w tym dniu znak, wielki znak tego, że On już jest, że On jest obecny. I on, te małe rzeczy będą jego wielkim znakiem, tylko właśnie wstań, wyjdź i przede wszystkim naucz się patrzeć na te drobiazgi. Nie czekaj na to, aż zaczniesz fruwać, chociaż jak zaczniesz fruwać, to okej, ale serio, nie zaczniesz fruwać. To będą po prostu proste rzeczy. Po prostu naucz się iść za tym, co małe, co ci się wydaje mało ważne, właśnie może na to zwróć dzisiaj uwagę. Szczęść Boże. Szczęść Boże.